W piątek 2 lutego w budynku Starostwa Powiatowego gościł Marcin Chorała, wiceminister funduszu i polityki regionalnej. Wizyta dotyczyła podsumowania inwestycji drogowych realizowanych w ostatnim czasie na terenie powiatu. Piątkowe spotkanie z ministrem Chorałą miało odbyć się pierwotnie w miejscu inwestycji, ale obfite opady śniegu wymusiły organizację spotkania w budynku starostwa. Z powodu problemów komunikacyjnych spotkanie rozpoczęło się z lekkim opóźnieniem. Głównym jego tematem było podsumowanie inwestycji drogowych realizowanych przy wykorzystaniu pieniędzy z Funduszu Polski Ład. Dzisiaj tym tematem naszego spotkania, które pierwotnie miało się odbywać w terenie, ale aura nie sprzyja, jest budowa dróg dofinansowanych z Polskiego Ładu, Gostomie, okolice do granicy powiatu, również droga gminna Skornego. No, można powiedzieć cały zespół, kompleks dróg, łącznie to ponad 14 milionów złotych, 14 milionów 250 tysięcy dofinansowania z Polskiego Ładu. Ale to nie tylko to, bo to chociażby modernizacja, termomodernizacja, przebudowa szkoły w Dziemianach, to kolejne 6 milionów. Tak patrzyłem i starałem się sobie podsumować to, co w ostatnich latach z tych programów rządowych do powiatu, nie tylko w sensie jednostki administracyjnej, czyli do powiatu i do gmin na terenie powiatu wpłynęło. I tak jeżeli dosumujemy Polski Ład, Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych i program budowy dróg, Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, to razem to jest około 250 milionów złotych. Ćwierć miliarda, czyli taka już bardzo duża inwestycja w teren powiatu. Jestem przekonany, że to już teraz mieszkańcy zaczynają dostrzegać, może nie w taki dzień jak dzisiaj, kiedy wszystko zasypał śnieg, ale w taki dzień, kiedy te drogi i inne inwestycje widać, a za 2-3 lata, kiedy te procesy inwestycyjne będą już wykonane, tak będzie dalej, ale nie zwalniamy tempa, przed nami kolejne rozdania, więc myślę, że w najbliższym roku jeszcze będzie okazja, żeby też mówić o tych inwestycjach, nie tylko już zrealizowanych, ale też tych, które dopiero będą realizowane. W pierwszym rozdaniu środków z Funduszu Polski Ład samorządom powiatu kościerskiego udało się pozyskać środki na 4 bardzo istotne inwestycje drogowe. To jedna z najważniejszych inwestycji roku 2022. Szkoda tylko dzisiaj, że aura przeszkodziła nam w pokazaniu tych odcinków dróg, ale mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że zarówno mieszkańcy, jak i firmy, które swego czasu dołożyło 1/3 wartości projektu, a znajdują się na terenie i na obrzeżach Gostomia i właściwie wszystkie zajmują się jednym profilem produkcyjnym, czyli wydobyciem żwiru. Dzisiaj są zadowolone, że nie jeżdżą już po drodze szutrowej, która co chwilę się rozjeżdżała, chociażby ze względu na duży tonaż samochodów ciężarowych. Dzisiaj mamy podbudowę tak jak drogi ekspresowej o szerokości 6 metrów i właściwie myślę, że co najmniej na 15-20 lat ta droga będzie służyła mieszkańcom, firmom, turystom, bo to jest taki idealny bypass między Stężycą a wyjazdem w miejscowości Korne na 20, więc zaczyna być to też taki lekki szlak turystyczny i skrótowy. Swojego zadowolenia nie krył też obecny na spotkaniu Piotr Karczewski, który jest społecznym doradcą prezydenta Andrzeja Dudy. Cieszymy się dzisiaj, że otwieramy kolejne inwestycje, które wykonał powiat, które wykonały gminy. To służy mieszkańcom, to służy rozwojowi naszego powiatu. Łączna wartość tych 4 powiatowych inwestycji drogowych to 16 723 352 zł i 89 groszy, z czego dofinansowanie pozyskane przez Powiat Kościerski z Rządowego Funduszu Polski Ład wyniosło 14 250 000 zł.